Dzisiejsza nowelizacja, która na szczęście jeszcze nie jest uchwalona, ustawy Prawo łowieckie idzie w zaskakująco złym kierunku. Dlatego, że to jest tak, jakby myśliwi chcieli zaprzeczyć dziesiątkom lat mozolnych prób poprawienia losu zwierząt, poprawienia etycznego traktowania zwierząt, tylko po prostu wynika z tego, że raczej dla własnej korzyści, tak etosowej jak finansowej, chcieliby rozluźnić prawo. Myśliwi stanowią 0,3% społeczeństwa i nie byłoby to dobrze, gdyby taka suma ludzi, w sumie 120 tysięcy osób jest myśliwymi w Polsce, chciała dyktować nam, czyli dzisiaj się mówi suwerenowi, a przynajmniej tej części suwerena, która jest wrażliwa na los zwierząt i ma takie samo zdanie jak to, które ja w tej chwili wygłaszam, i chciałaby po prostu nas uczyć etyki i moralności. Nie chcemy takich nauczycieli. Po prostu taka ustawa nie może przejść. To już nie te czasy. W XXI wieku takie prawo to już nie jest nowoczesne prawo. Otóż kiedyś, dawno temu, pojawił się w lesie podczas polowania hulaszczemu typowi, który nazywał się Hubert. Potem stał się świętym Hubertem, piękny, wielki jeleń z cudownym, gorejącym krzyżem nad koroną rogów, i powiedział: Hubercie, przestań dręczyć te biedne zwierzęta i porzuć hulaszczy tryb życia i pomyśl o tym, co mógłbyś zrobić w życiu dobrego. I Hubert pod wpływem tego jelenia, przez którego jako żywo mówił Bóg, został zakonnikiem i z czasem stał się świętym. Dlatego Rzeczpospolita Myśliwska powinna odejść do lamusa raz na zawsze, po prostu. Rzeczpospolita Myśliwska to nie jest nasz kraj. Nie mówię tego jako ja, nadwrażliwa, histeryczna kobieta, tylko mówię jako ja, przekrój społeczny, z którym ja rozmawiam. Dzieci nie mają prawa być na polowaniach, dzieci nie powinny się tego uczyć. Ja wiem, że oni chcą wychować sobie następców, ale niech nie wychowują tych następców. Nie wolno już w ten sposób afirmować polowania. Znaczy, nie wolno, no po prostu, nie zgadzamy się. My się nie zgadzamy. My, Polacy. Większość nas.